Patrz na mnie, kiedy do Ciebie mówię. Ej, sierżancie sztabowy, patrz na mnie, kiedy do Ciebie mówię. No patrz, mówię. Nerwowym cienkim piskiem skrzyczała chuda, wymiętoszona, wiecznie wyprostowana, jakby połknęła kij od szczotki, postać naczelnika wydziału prewencji. Nowego pizdowieckiego, tajemniczego nabytku po w miarę normalnym poprzedniku. Ruchy kadrowe, szczególnie średniego szczebla kierowniczego, zaczynały przypominać stalinowskie czystki albo rozpaczliwe próby wywalczenia zwycięstwa w bitwie pod Ash Hollow, w której zginęło 31 Amerykanów oraz ubito 85 Siouxów. A poszło o marmońską krowę i lekkomyślnie odrzuconą ofertę odszkodowania w postaci białego konia. Aspirant sztabowy. Stukał przez cały czas zapewne z częstotliwością przyśpieszonego pulsu adresata uwag sierżanta sztabowego zastępcy dyżurnego jednostki zresztą, pękiem kluczy, wydającym jedynie jedyne w swoim rodzaju znane w całej naszej chlewni chińskie ostrzeżenie, że nadchodzą kłopoty. Patrz na mnie! Obserwowałem całą scenę oparty o ścianę lewym bokiem z odległości trzech metrów. Spojrzałem na zegarek za 22 po południu Ładny chuj. Jak zwykle się spóźniają. Posternkowy, te wpadnie zdyszany, spocony, zmęczony i zacznie przepraszać. Po co? Następnego dnia znowu zrobi to samo. Sierżantka w ogóle pojawi się pięć minut po czasie i nie odezwie się ani słowem. Też bym tak zrobił. Trzy dni, trzy dni wcześniej dostał wezwanie do prokuratury w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego. Chodził, prosił o pomoc przełożonych, jakiegoś adwokata, radcę prawnego, rozmowę z komendantem, wszyscy go olali. Mnie nie chciał słuchać. A pies mu mordelizował. Jakby był cwany, zapisałby się, zapisałby się do związków zawodowych. Kilka złotych miesięcznego haraczu i miałby przynajmniej nadzieję. Właśnie, mówią, że jak pies nie ma co robić, to sobie je jaja że Podobno naukowo potwierdzone. Chuj z sierżantem najął się na psa, jak szczeka. Szczerze mówiąc, nie miałem już siły do grania tego dobrego wśród przełożonych. Stawałem się powolutku systematycznie skurwy synem z krwi i kości. Dlatego, siedząca w pokoju odpraw służbowych Karolina, starszy sierżant, zresztą punktualna do szpiku kości funkcjonariuszka, nie nęciła mnie już swoimi ciuszkami, markowymi perfumami oraz nową fryzurą a la Corrida. A może kiedy jeszcze dumnie wypinała te swoje cudowne jędrne cycki, pośladki zgrabne ukazała odpowiednio wygięła śmiało ciało. Kurwa. Ja się starzeję, ja pierdolę. Niedługo zostanie mi jedynie gnębienie podwładnych i donoszenie przełożonym jako główna, codzienna niezastąpiona przyjemność w życiu. Na razie uczę się od najlepszych. Nauczyciel Kutas w policyjnym mundurze w randze aspiranta sztabowego ze stanowiskiem naczelnika prewencji. Przydupa pułkownika, o którym chodzą słuchy, że ja świetnie liżę szefowi dupę rów, jaja z moszną i stopy. Takie gejowskie sadomaczo w gliniarskim wydaniu. Znawcy tematu, czyli wszyscy z opozycji, twierdzą, że zaklinają się na zdrowie własnych teściowych, że również przy tym cały czas pobrzękuje tymi jępanymi kluczami. Tak dla dodania sobie oraz partnerowi emo, czyli nastroju. Spojrzysz się w końcu na mnie, jak do ciebie mówię? Stoję? A trze. Uczę się, wnioski wyciągam. Nie od parady. Chłopaki dali Ciulowi, naczelnikowi, ksywkę. Człowiek zagadka. Jeszcze kwadrans temu żartował i klepał się po ramionach z zastępcą dyżurnego. Sierżant sztabowy ma pełne ręce roboty, jest radiooperatorem, mordą jednostki. Siedzi po drugiej stronie szyby z napisem Witamy pierdolonych petentów i podatników w jednym. Obsługuje PDOZ, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w którym przebywa aktualnie z osiem osób. I każdy coś chce: ten Siusiu, tamten Kubkę, inne widzenia z adwokatem, kolejny świętej wojny, następny pragnie dać komuś po raz kolejny wpysk. Wszyscy dobijają się do drzwi odrębnych, cel. walą nogami, rękoma, rozpędzają się, uderzając całym ciałem. Blokują przyciski przywoławcze w pomieszczeniach, a na dyżurce dzięki temu wyje, świeci się i mruga osiem lampek i tyle samo sygnałów dźwiękowych. Krzyczą jeszcze, otwierać kurwa, ja chcę do domu, jebać pały, gdzie mój adwokat, ja chcę do kibla kurwa, bo się zesram w spodnie, nie to nie, szczam w celi. Trzeba dodać, że kibel jest tylko jeden, oddzielny, na drugim końcu korytarza. Żeby zadowolić każdego zatrzymanego, sierżant sztabowy musiałby w pizdu pożyczyć, porzucić dotychczasowe obowiązki i spędzić co najmniej pół godziny w chlewie. Każdy musi być indywidualnie nadzorowany, wypuszczany i zamykany w celach, a tu telefon alarmowy 112 dzwoni, jakby się wściekł, więc zastępca dyżurnego odbiera i mówi: Policja, słucham i słucham, bo co ma robić. Zaczyna się teatr groteska. Dzień dobry, chciałem zgłosić wypadek drogowy. Niedouczony obywatel. Są osoby ranne? Gliniarz. Nie, nie ma, tylko pojazdy. Niedouczony kierowca. W takim razie jest to kolizja. Obecny czas oczekiwania na przyjazd załogi ruchu drogowego wynosi 4 godziny 28 minut, bo mamy tylko jeden patrol i 9 zdarzeń drogowych naraz. Ale można przecież napisać oświadczenia, jeśli wszystko jasne. Jest sprawca i pokrzywdzony gliniarz. Jakie kurwa 4 godziny pan chyba żartuje nic nie będę pisał. Polska jest ponoć państwem prawa, tak? Adehade. E, do chuja pana sierżancie sztabowy patrz na mnie, jak do ciebie człowiek zagadka a, naszczałem na ściany Stwór pierwszy z PDOZ. Chuj to jasny strzeli, zesrałem się w spodnie. Stwór drugi. Nie, proszę pana, ja nie żartuję. W takim razie trzeba czekać ponad cztery godziny albo i dłużej. Pierwszeństwo mają wypadki z osobami rannymi, a tych mamy trzy w tej chwili. Gliniarz. Co? Ja z tym kurwa do ministra pójdę. Znajome Wipa. Patrz na mnie, człowiek zagadka. Człowiek zagadka. Chcę widzieć się z adwokatem. Stwór trzeci. 00 do 12.15. Patrol prewencji w składzie post L i post J. Chce zgłosić podjęcie interwencji. Liczy się czas reakcji. Nowe, efektywniejsze mierniki pracy. W takim razie czeka pan czy nie? Gniarz ciągle opanowany, normalny człowiek. Powinien wybuchnąć po pięciu minutach. Nie! Koleś, kolesia. Todowic, kulturalny pies, w końcu policja służy i chroni. Pierdol się, tłoku. A jak biją, nadstaw drugi policzek. Enia, panu i życzę. Rozmowy są nagrywane, awans za dwa miesiące. Opluty pysk można zdezynfekować bezbarwnym wywarem z kartofli. Jeszcze się zobaczymy u ministra psie. Wdzięczność podatnika. Miłego dnia. Policja jest dla ludzi. Ile ja będę czekał? Patrz, kurwa, w końcu na mnie. Człowiek zagadka. 0,0 do... A patrol nie może się dowołać. Chcę do domu, stwór czwarty. Mogę prosić broń służbową? Taki jeden starszy sierżant z dochodzeniówki nie ma kiedy pobierać służbowego Waltera. Wypierzesz mi Janek operacyjny, radiowóz? Kolejny pies z operacyjnego. Widocznie w kryminalnym padło hasło wszyscy do broni i na ulicę. Jeśli do tego do, dodamy do kłębiący się tłum petentów, chrząkających nerwowo, pukających w szybę, pytających ile będę czekał? Nie można szybciej? Miałem wezwanie na trzynastą, a jest za pięć druga. Długo jeszcze? Czy ja jestem podejrzanym, pokrzywdzonym, świadkiem czy biegłym? Może mi pan to przeczytać na wezwaniu, bo nie dowidzę, czy tu się mieści pizdowiecka prokuratura, a na dworzec PKS, PKS to w lewo czy prawo. Wczoraj szwagier miał imieniny, pochlaliśmy ciepinkę. Mogę się zbadać na trzeźwość? Chciałbym sprawdzić punkty karne, bo lubię łamać przepisy drogowe. To moje prawo jazdy. Mogę? Dzień dobry. Zastałem dzielnicowego z ulicy. Kiedy przyjmuję pański szef, chcę złożyć skargę. To robi się z tego niezły burdel. Oczywiście każdy zastępca ma przełożonego. Dyżurny jednostki poszedł na plotki do pułkownika. Co się będzie przejmował, kiedy zostały mu trzy miesiące do odjebania w firmie? Stałem i czekałem, kiedy sierżant sztabowy wstanie, podejdzie do człowieka zagadki i wypierdoli mu wspaniałego sierpowego. Następnie obróci się do szafy z bronią, złapie gaz pieprzowy, wygarnie serią do petentów, rzuci granat paraliżujący do PDoZ, po nim kolejne, żeby ucichły, jęki wijących się, wyrwie wtyczkę telefoniczną, odłączy radiostację, usiądzie potem wygodnie w fotelu, włączy w necie Nocturn Chopina. I powie do mnie: E, bracie, życie jest piękne. Na jego miejscu też bym tak zrobił. Zdecydowanie. Pierwszy z brzegu psychiatra orzecznik wybroniłby go na czterech stronach opinii sądowo-psychiatrycznej. Potem to już tylko złota jesień na zasłużonej ręce. Tymczasem sierżant sztabowy dla znajomych Janek raz, dwa odrobił. Tematy na poczekalni. Odbił za 20 mało znaczących telefonów, podszedł do człowieka zagadki, spytał grzecznie, słucham. Dowiedział się, że zyskał ekstra dniówkę w poniedziałek, czyli najgorszy dzień na każdej dyżurce, gdzie petenci z poczekalni są pobudzeni, agresywni, pyskaci. Telefony dzwonią jako szalałe. chlew pełny stworów. Służbowa radiostacja chrypie co kilka sekund z 00 zgłoś się, krótko mówiąc, jest za po pachy. Janek odpowiedział: Nie ma sprawy, naczelniku. I wykorzystując chwilę wolnego na dyżurce, wystrzelił do PDOZ-u, rzucając mi krótkie. Dopilnuj, żeby mi czegoś chuje, nie zajebali. A co? Zgodziłem się bez uwaga. Z psychicznymi trzeba żyć w zgodzie. Przecież nie można być zwykłym człowiekiem i wytrzymywać 24 lata służby miał sierżant sztabowy w takim harmidrze. Ze stoickim spokojem porozmawiał z każdym osadzonym, wytłumaczył, puścił do kibla. Okazało się, że nikt nigdzie nie narobił. Wszyscy wytrzymali. A po dwudziestu kilku minutach wrócił na pierwszą linię, gotując się na odparcie kolejnej fali petentów. Telefonów, korespondencji radiowej, próśb, wydaj broń, wypisz radiowóz, podaj stację, widziałeś alkotest, gdzie kierownik dochodzeniów, dochodzeniówki, mogę się przebadać na alkometrze, ile mam punktów karnych, siusiu, kubkę, adwokata, gdzie dzielnicowy itp. itd. Ludzie z plutonu wyrobili się przed czasem i to oni na mnie czekali, aż przestanę pilnować siankowi dyżurki. Specjaliści wysokiej klasy w psiarni, co jak między innymi człowiek zagadka, twierdzą, że wszyscy ludkowie są wariatami. Niektórzy zdiagnozowani nie działają w ukryciu do momentu wybuchu pierwszego ataku spazmów. Do pisania skarg na działania psów najlepsze są inne psy odtrącone z firmy z powodu skundlenia przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, alkoholizm, choroby psychiczne, uzależnienie od narkotyków oraz duża grupa rencistów i emerytów. Miałem w swoim plutonie taki przypadek, więc... Przeżyłem to na własnej skórze, jako przełożony policjanta, na którego skargę złożył cywil przy wielkiej pomocy i zanomował emerytowanego kundla, który wcześniej, będąc czynnym funkcjonariuszem, darł koty z młodym gliniarzem i skutecznie lizał rowy szefom. Jeszcze na MC, emeryturze, dostawał w pierwszym roku Złotej Jesieni premię za dobrą, nienaganną służbę czynną, jakby komendanci cierpieli na Alzheimera i nie pamiętali licznych zmok wiecznego podpierdalacza. W jednym czasie odchodziło dwóch starych wyjadaczy. Drugi również z trzydziestoletnim stażem służby nie donosił, nie podpierdalał, nie podlizywał się komendantom, więc chuja dostał. Ani wyższej grupy, żadnego dodatku o premii nie wspominając. Miał za to wielki szacunek wśród psiarni. Jeszcze do dzisiaj pizdowiecka młodzież w mundurach ładnie kłania się starszemu jegomościowi, bo był prawdziwym rasowym psem. A tego podpierdalacza jebniemy mandatami furczy Ale do rzeczy. Czyli początku chaosu. 237 do 00. Wywołał po stacji patrol młodych gdzieś tak o 2.30 nad ranem dyżurny jednostki. Zgłaszam, Odpowiedział posterunkowy F, jedną ręką trzymając mikrofon, a drugą walcząc z wjeżdżającym Franciszkiem T, leżakiem przy stacji paliw, który za nic w świecie nie chciał przemieścić się z asfaltu na pobliską ławkę. Co teraz robisz? Dopytywał się radiooperator, jakby zapomniał, że kwadrans wcześniej sam wyjebał młodych na 22 z rzędu interwencję. Jestem na ulicy przy Leżaku. Osterunkowe nogą odganiał Karola P., kąpana od kieliszka i leżenia na drodze Franka, który za wszelką cenę postanowił odbić kolegę przy pomocy namolnego rzucania argumentów śmierdzącym pyskiem przy samym czujnym nosie psa, powtarzając swoje No weź, szefie, odpuść, no! A, w takim razie skończysz, daj znać. Czeka kolejne zgłoszenie. Poinformował dyżurny i rozłączył się z radiowej korespondencji. Miał co prawda drugi patrol, patrol interwencyjny, ale po pierwsze w jego skład wchodził aspirant sztabowy R, wspomniany wyżej już pod podpierdac, oraz sierżant sztabowy K, typ Nijaki, któremu zawsze i wszystko pasowało. Policja słucham. Grzecznie zapytał 10 minut wcześniej gliniarz, odbierając kolejny telefon z linii alarmowej. Dobry wieczór, nazywam się, mieszkam przy ulicy w Pizdowie. Chciałam zgłosić zakłócenie ciszy, e, ciszy nocnej przez sąsiadów spod numeru z tej samej klatki Nie można spać, krzyczą, chyba się biją. Wyzywa mąż z żoną. W tle rzeczywiście słychać był niezły rumor. 231-00, wywołał starych operator 997. Zgłaszam, usłyszał po chwili zaspanej głosy prawie emerytów. Jak zwykle spali w nieźle ukrytej dziupli na skraju Pizdowieckiego Parku Narodowego, przy rechocie żab, puchkiwaniu słowy i szumie dębów. Słuchaj, mam dla ciebie interwencję, podjął patrolowe szczegóły tłumacząc się jednocześnie, że młodzi się nie wyrobią, bo są zajebani robotą. Czekaj, zadzwonię do ciebie. Rzucił krótko po wysłuchaniu podpierdalacz do poważs i wykręcił numer alarmowy na prywatnej komórce. Pizdowiecka komenda policji, proszę czekać. Pizdowiecka komenda policji, proszę czekać. Pizdowiecka Odezwał się w kurwiający do granic możliwości automat z nagranym męskim głosem jakiegoś niebanego frustrata z wydziału łączności. Policja w dowie słuch. Nie dokończył zleceniodawca siedzący za biurkiem. To słuchaj uważnie. Ja mieszkam w tej samej klatce, a to jest mój najlepszy kumpel. Ciacho od nocnego napierdalania połowicy. Gdzie ty mnie wysyłasz? Zresztą nigdzie nie jadę. Niech młodzi się tym zajmą. Aspirant sztabowy rozłączył się, jakby zapomniał, że w końcu rozmawiał z przełożonym, ale komendanckie uchole mają zupełnie inną drabinę zależności służbowej. Dyżurny nawet nie polemizował. Wywołał patrol młodych, starzy zmienili ułożenia w fotelach, pierdynęli, westchnęli i zapadli w sen. Żaby chotały, sowy pochukiwały, drzewa szumiały, zupełnie jak na oddziale dziennym leczenia nerwic, szpital MSWJ w R. Na zajęciach muzyka terapeutyczna, na którym oba stare psy były kilka miesięcy wstecz. Młodzi uwinęli się szybciutko z tematem blokady głównej arterii komunikacyjnej PIZDOWA w fachowy, niezawodny, prosty sposób. Posterunkowy W, partner posterunkowego F, wypłacił porządnego orzeźwiającego liścia Władysławowi Z, trzeciemu z osobiście znanych miejscowym służbom muszkieterów, nadając im. Dzięki odwiecznym prawom fizyki, jedyny słuszny w tę jakże ciepłą, wiosenną noc kierunek lotu ku pobliskim krzewom bzu, gdzie wróble ćwierkały, kwiaty sambucus, a czyli bzu czarnego są przepięknie białe i działają kojąco na nerwa, a mrówki gwarantują darmową, naturalną, jakże zdrową akupunkturę. Zależącym już i odpoczywającym we śnie na trawniku waltkiem pofrunął celnie trafiony z buta Karol P. Autor prośby. No weź, szefie, odpuść, no. Odpuszczam cię, śmierdzielu. Dogoniła pijaka Karunie celna deklaracja posterunkowego, posterunkowego F, który dobrze wiedział, że w tych trzech przypadkach nie ma szans na wystawienie mandatów z trzech powodów. Upojenia alkoholowego, uniemożliwiającego samodzielny podpis na bloczku, Chociaż nauka radziecka znała przypadki prowadzenia ręki z długopisem po wykropkowanym miejscu najebanemu obywatelowi przez psa, w końcu milicja służy obywatelom. Żaden z muszkieterów nie dysponował miejscem stałego zameldowania, co dyskwalifikowało ich już na starcie do pozyskania grzywny na placu boju. Żaden z posterunkowych nie kwapił się do sporządzenia wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego. Menele specjalnie nie zasługiwały na osobiste stawiennictwo przed wysokim sądem, zawalanie wolnego dnia, poświęcanie czasu przeznaczonego na życie rodzinne obu liniarzy i wkurwiały ekstra, wyłapały na miejscu po parę leszczy, zaakceptowały stan rzeczy, usunęły się w krzaki i poddały również terapeutycznemu snu. Młodzi byli dostatecznie doświadczeni, żeby nie bać się zarzutów o przekroczenie uprawnień czy niedopełnienie obowiązków. Ładnie rozpisali notatniki, świadków nie było. Właśnie trzeci Amigo dołączył spod sambukusa niesiony celnym strzałem. Po chwili słychać było jedynie zgodne chrapanie. Na przemian z sześciu dziur nosowych i trzech śmierdzących tanim winem pysków. Nie potwierdzano danych, nie sprawdzono w policyjnych systemach pieków. Stała klientela ma... Pewne ulgi i odrębne, mało oficjalne procedury. Zresztą taki był tej nocy zapierdol, że nie wiadomo było w co, w, w co ręce włożyć. Psy wsiadały do radiowozu, zgłosiły zakończenie działań, spisały kolejny adres i rozmawiając głośno, nie pierwszy zresztą raz, oficjalnie o panującym w psiarni skór wysyństwie, dobrze wiedzieli, że będą mieli przejebane, jak tylko zobaczyli skład drugiego patrolu. Pojechały załatwiać kolejne zgłoszenie. Wypierdalać mi z domu! Nie wiecie, kim jestem, głupie palanty! Krzyknął na widoku mundurowanych funkcjonariuszy policji sąsiad aspiranta sztabowego, jego kompan od kieliszka, wspólnego ruchania takiej jednej pizdowieckiej kurtyzany oraz wypadków na ryby. Szkolony za każdym razem przez znajomego z psiarni, szczególnie z promilami we krwi, Przypominał sobie nauki, kiedy aspirant sztabowy prywatnie dla znajomych i sąsiadów Leon bełkotał mu do ucha. Nigdy nie dawaj gniarzom dojść do głosu, w swoim domu ty rządzisz. Młode psy boją się własnego cienia, możesz ich pogonić w pizdu. Jak ci ktoś z miejscowych gnijarzy podpadnie, napiszemy skargę do pizdowieckiej prokuratury, sam ci pomogę. A teraz skocz po kolejną flaszkę. Nie wiesz ludziom, wcale nie napierdalam swojej żony jak każdy gliniarz. Po prostu przynoszę robotę do domu. <laughs> Weź polej. Drzwi otworzyła poszarpana, zapłakana, trzeźwa żona. Powiedziała, że nie trzeźwy rząd, że nie trzeźwy mąż, szarpie ją za głowę, rozwala w domu meble, pobudził dwuletnie bliźniaki krzykiem i hałasem. Wyzywa ją od kurew i szmat w obecności dzieci. Żąda dodatkowych pieniędzy na alkohol. Jeśli ich nie dostanie, grozi kobiecie pobiciem, zdewastowaniem mieszkania, bo on tu jest panem domu. Wyrwał wtyczkę od domowego telefonu, więc nie miała jak wezwać policji. Widocznie dzięki Bogu jakiś sąsiad zadzwonił, bo ona obawia się o życie i zdrowie swoje oraz dzieci. Postępnikowi słuchali tego Balsamo, na ich dusze z radością w sercach. Po kolejnej deklaracji samca Alfa. Wypierdalać mi z domu, nie wiecie kim jestem, głupie palanty. Postarunkowi F i W przystąpili do szybkich działań. Jesteś nikim, F. Chodź z nami, wiejski głupku. W. Nigdzie nie pójdę. Pan domu. W takim razie z rozkoszną przyjemnością zdemolujemy Ci Twoje Wysokiego. W. Ale F. potwierdził skinieniem głowy. Jestem inteligentem w tym kraju, znam swoje prawa, pan domu. Gdyby większość facetów chciała skutecznie, szybko i prosto popełnić samobójstwo, to wystarczy, jak skoczą z wysokości własnego rozbuchanego ego na poziom swojego IQ. F, przy czym W i poszarpana żona robią wielkie oczy. Tylko spróbujcie mnie dotknąć. Wylecicie z roboty następnego dnia, pan domu. Czyli na zajutrz, bo jest już po północy. Z miłą chęcią podejmę się tego wyzwania. Pytam ostatni raz: Idziesz koło mycu 1 po dobroci, czy wolisz wersję hardcore? W. Hardcore! Pan domu. proszę bardzo, Twoje życzenie jest dla nas rozkazem. Zniecierpliwiony, głodny F zbliżała się godzina planowej, zasłużonej nocnej przerwy. Obaj młodzi życzyli w tym czasie starej załodze Masy zleconych interwencji. Pan domu ulica Pizdowo, dnia. Pan prokurator rejonowy w Pizdowie, skarga. Zawiadomienie o popełnionym przez funkcjonariuszy Pizdowieckiej Komendy Policji przestępstwie przekroczenia uprawnień służbowych pisana przez psa sąsiada podpierdalacza fiuta jebanego. Zawiadamiam, że w dniu około godziny w Pizdowie przy ulicy nieustaleni funkcjonariusze plutonu pogotowia policyjnego podczas podejmowanej interwencji domowej dokonali przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, to jest przekroczenia uprawnień służbowych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi w ten sposób, że szarpali mnie bezpodstawnie za części ubrania, rozdarli prawy rękaw, urwali trzy guziki koszuli, naderwali prawe ucho. Półmilimetrowa szrama w załączeniu zaświadczenie lekarza ze stacji pogotowia ratunkowego w Pizdowie. Ponadto, zwracając się do mnie, leżyli mnie słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, takimi jak Ty chuju, skór jebany, bany, Ty prosta pierdolony. Również bezpodstawnie zatrzymali i doprowadzili mnie w celu wytrzeźwienia do Pizdowieckiej Komendy, gdzie byłem przetrzymywany w celi przez 23 godziny i 52 minuty. Świadkiem przestępstwa była moja żona, marna dama dworu. Żądam ścigania i ukarania sprawców przestępstwa z artykułu 231 KK oraz odszkodowania w wysokości 29 832 zł polskich od Skarbu Państwa za bezpodstawne pozbawienie wolności przez funkcjonariuszy publicznych, którzy przekroczyli swoje uprawnienia. Podpisał pan domu Damski Predator. Oryginał skargi wpłynął do Pizdowickiej Prokuratury rano, trzy dni po wspomnianej interwencji. Po południu do 01 zadzwonił prokurator i się zaczęło. Ustalanie składu patrolu. Szukanie w policyjnych bazach danych śladów interwencji. Ustalanie, kto dzwonił z wezwaniem, kto wysyłał, z jaką dyspozycją pojechał patrol, o której godzinie odebrano telefon, a o której powiadomiono funkcjonariuszy. Pisanie notatek wyjaśniających. Kserowanie dla prokuratury kwitów. Piątego dnia. Po kolejnej nocce z domów ściągano na przesłuchania do prokuratury obu posterunkowych oddzielnie. Na korytarzu spotkali się twarzą w twarz z wychodzącym z gabinetu zastępcy prokuratora Predatorem. Pan domu, zeznając na papier, powiedział: Szanowny panie prokuratorze, tak prawdę mówiąc, to niewiele pamiętam. Byłem bardzo mocno pijany. Policyjny alkometr. Wskazał po 30 minutach od zakończenia domówki ponad 3,5 promila zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu pana domu. Oryginały protokołów leżały już w prokuratorskich aktach sprawy. Może tak było, jak napisałem w, w skardze, a może nie. Teraz to już wszystko mi się pomieszało. Jestem mianowicie nałogowym alkoholikiem. Całą prawdę z pewnością zna moja żona, marna pani dworu. Była wtedy trzeźwa i wszystko widziała oraz słyszała. Zeznawał jako pokrzywdzony, kuląc się przed moralnym autorytetem, podobnym do swojego kolegi po fachu, wypadającym z milicyjnej nyski w polskim filmie Dom Zły Pan Domu. Na tym pierwsze przesłuchanie zakończono. Na kolejny ogień poszedł posterunkowy. Kierowane notatki obu funkcjonariuszy. Wcześniejsze notatki wyjaśniające również leżały w aktach sprawy. W został uprzedzony o sprawie do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, mogące narazić go bądź jego najbliższych na odpowiedzialność karną oraz obowiązku mówienia prawdy i zakazie tajenia prawdy, przesłuchany w charakterze świadka, co znaczyło, że nie jest dobrze, a może być jeszcze gorzej. I posterunkowy W poczuł mało przyjemne mrowienie zwieraczy odbytniczych, ale podobno to jest normalne reakcja na stres. Trzeba z czasem po prostu nauczyć się nad tym panować, zeznał. Daty dokładnie nie pamiętam, ale było to kilka dni temu chyba z kiedy popełniłem nocną służbę patrolową z posterunkowym F w patrolu zmotoryzowanym pogotowia policyjnego, około godziny. Dostaliśmy od radiooperatora interwencję zleconą, tak zwaną domówkę, awanturę domową, gdzie zgłaszającym był jakiś sąsiad. Po przybyciu na miejsce, wchodząc klatką schodową w bloku wielorodzinnym, usłyszałem ze zamkniętych drzwi do podanego nam wcześniej numeru mieszkania: krzyk mężczyzny, zabije, zajebiecie kurwo pierdolona, dawaj pieniądze, oraz krzyki kobiety, ludzie ratunku: on mnie i dzieci zabije. Słyszałem także odgłosy wywracanych mebli, piski, jęki kobiety, płacz dzieci. Podbiegliśmy z postarunkowym F do drzwi. Dzwoniąc, pukając, mówiliśmy głośno: Policja, proszę otworzyć. W mieszkaniu nastała cisza. Po około pięciu minutach otworzyła nam drzwi zapłakana, opuchnięta, czerwona na twarzy z poszarpanymi włosami w naderwanym szlafroku kobieta. Jak się później okazało, żona predatora. Powiedziała do mnie, cytuję. Dobrze, że jesteście, już myślałam, że nas pozabija. Weszliśmy do mieszkania. Na moje pytanie, kto miał panią pozabijać, bez słowa wskazała wychodzącego z pokoju gościnnego pana domu. W tym czasie zauważyłem otwarte do pokoju dziecięcego drzwi z, rozbi z rozbitą szybą wewnętrzną. W pokoju pod kołdrą chowała się dwójka małych dzieci. Przedstawiłem się stopniem służbowym imieniem oraz nazwiskiem panu domu. I pytając, co tu się stało, poprosiłem go również o dokumenty tożsamości. W odpowiedzi usłyszałem od niego wypierdalać mnie z domu. Nie wiecie, kim jestem, głupie palanty. Razem z posterunkowym F usiłowaliśmy zapanować nad coraz bardziej agresywnym mężczyzną, który machał nam przed oczami pięściami. Nerwowo chodził po całym mieszkaniu, także w kuchni, w której na wierzchu leżały noże, tasaki, tłuczek. Cały czas powtarzał wypierdalać mi z domu, bo zrobię z wami porządek. W tym czasie jego żona powiedziała nam, że pijany mąż, również czułem odór alkoholu od niego, mówił bełkotliwie, miał chwiejny krok, a na stole w pokoju gościnnym zauważyłem opróżnioną butelkę Rasputin Wodka. Więc kobieta mówiła nam, że obawia się o życie własne oraz dzieci, bo mąż domaga się kolejnych pieniędzy na alkohol, szarpał ją za ciało, Ubrania oraz wyzywał przy dzieciach od kurew i szmat. Ponadto rozrzucał sprzęt domowy i groził jej pobiciem w przypadku nieotrzymania funduszy na kolejną butelkę wódki. Wyraziła stanowczy sprzeciw, co do dalszego pobytu małżonka w tym mieszkaniu. Nadmieniam, że po całej podłodze walały się damskie ubrania z wieszakami wyrzuconymi najprawdopodobniej z wywróconej szafy w przedpokoju. W kuchni leżały rozbite naczynia, jak powiedziała żona, przez męża podczas ataku szału. Jako dowódca patrolu podjąłem męską decyzję o zatrzymaniu predatora i doprowadzeniu do wytrzeźwienia w komendzie policji z powodu stwarzania przez niego w stanie prawie upojenia alkoholowego realnego bezpośredniego zagrożenia dla siebie i innych domowników. Spytałem wobec tego pana domu, czy pójdzie z nami sam. I ostrzegłem go po prostu, że jeżeli dalej nie będzie wykonywał naszych poleceń, użyjemy dozwolonych nam środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, chwytów obezwładniających, transportowych i kajdanek. Predator był jeszcze bardziej agresywny, nie wykonał żadnego naszego polecenia, cały czas kazał nam wypierdalać z jego domu, aż w końcu złapał za duży kuchenny nóż, wyszedł z nim, trzymając go przed sobą do przedpokoju. I krzyknął: Won mi z oczu psy jebane, bo pourywam jaja. Nadmieniam, że po pierwsze, nie obawiałem się jego groźb i nie chcę ścigania karnego za bezprawne groźby karalne wobec mundurowanych policjantów, bo wiem, że Predator jest jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. Jak pójdzie siedzieć, to tam wszyscy z głodu pozdychają, a ponadto jestem policjantem, a nie lalką barwi. Takie teksty mnie nie wzruszają. Po drugie przyznaję, że mówiąc pod nosem do niego, o nie, Brunner, nie ze mną te numery, podbiegłem, odebrałem nóż i założyłem kajdanki na tył pleców. Pusterunkowy F cały czas mnie asekurował, chciał mi pomóc, ale dałem mu znać, krzycząc, dam radę, nie bój franek. W trakcie zatrzymania obaj z panem domu wywróciliśmy się na posadzkę z kafelek. Predator wyrywał ręce, usiłował mnie mało męsko. Ugryźć w moje prawe ucho, które narzeczona, mru, które narzeczona uczy, mruczy mi co dzień. Tak jest. Ma pan rację, prokuratorze. To nie ma nic wspólnego ze sprawą, chociaż z drugiej strony, wykonując półobrót broniąc się przed ciosem z główki, zahaczyłem trzymanymi w prawej ręce kajdankami o chyba o ile dobrze pamiętam prawe ucho pana domu. Wtedy on krzyknął: Ła, jak boli, dobra, poddaję się. I zaczął w końcu wykonywać moje polecenia. Założyłem kajdanki wspólnie z posterunkowym F. Doprowadziłem go do radiowozu. Żona odmówiła wypełnienia niebieskiej karty, ponieważ jak stwierdziła na koniec interwencji musi się jeszcze namyśleć. Wobec czego poinformowaliśmy skrzywdzoną, że w każdym momencie może zgłosić się do pisdowieckiej komendy i złożyć stosowne zawiadomienia o znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad nią przez męża. Następnie doprowadziliśmy predatora do lekarza, wcześniej informując o wszystkim dyżurnego jednostki. Widziałem zadrapane w okolicy prawego ucha pana domu. Wskazałem to miejsce badającemu lekarzowi, który powiedział do pacjenta: To pierdoła, do wesela się zagoi. Na co pacjent. Ale panie doktorze, ja już jestem żonaty. Na co doktor z ukrytym sarkazmem. Dobrze, panie prokuratorze, będę się streszczał. Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, że predator może trzeźwieć pod opieką policji bez lekarza, pan domu został doprowadzony do chlewni, znaczy się pizdowieckiego folwarku. Badanie alkometrem wykazało chyba, o ile dobrze pamiętam, ponad 3 promile. Depozyt odebrano. Pasek, dwie sznurówki oraz wizytówkę z pobliskiej agencji towarzyskiej ciepłe kluchy. Sporządziliśmy dokładną dokumentację, protokół zatrzymania i doprowadzenia osoby do wytrzeźwienia. Protokół użycia alkometru, notatkę urzędową na trzy strony, kwit depozytowy, wpisy w notatniki służbowe na pięć stron, po czym dyżurny jednostki skierował nas na kolejną interwencję domową, gdzie wszyscy pijani. A, syn bił się z ojcem o czwartej nad ranem o prawo własności do niedawno zbudowanego garażu, a żona i matka w jednym kibicowała. Dobrze wiem, czas pana prokuratora goni. To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie, tak zeznawałem i po osobistym odczytaniu protokół podpisuję. Posterunkowy F, pouczony tak samo jak posterunkowy W zeznał podobnie bez rażących różnic w swoim protokole przesłuchania świadka za dwa dni wezwano żonę i lekarza z pogotowia ciągle jeszcze żona powiedziała na papier że nic nie pamięta bo była w szoku a niebieskiej karty nie ma zamiaru zakładać bo w sumie to nic się nie stało przybyły lekarz przywitał się z panem prokuratorem i pierwszy zapytał co tam u joli a prokurator odpowiedział Ciągle jeszcze jest lojalna. I tak pozostałe 20 minut rozprawiali o zaletach i wadach lojalnej Joli. A na koniec doktor podpisał protokół przesłuchania świadka, w którym stało jak wórze. Prawe ucho predatora wcale nie było naderwane, a pół szramka mogła rzeczywiście powstać przy zetknięciu powłoki skórnej z twardą rzeczywistością, czyli kajdankami. Na tym w sumie można by było zakończyć. Pizdowieckie przeminęło z wiatrem, ale zrobimy wyjątek. Wychodzący z budynku Pizdowieckiej Prokuratury po zakończonej konfrontacji z funkcjonariuszami policji, około 50-letni mężczyzna zatrzymał się na schodach. Wyraźnie na kogoś czekał. W rękach miętolił prokuratorskie postanowienie o umorzeniu sprawy z powodu braku cech przestępstwa. Na drugiej stronie, w, w uzasadnieniu, prokuratorska sekretarka, szefowa sekretarek, oficjalnie panna Jolanta S, napisała: Prokurator podpisał: W trakcie przeprowadzonych czynności przesłuchano predatora, funkcjonariuszy policji posterunkowych FIW, lekarza stacji pogotowia, żonę pana domu, przeprowadzono konfrontację. Pandomu kontra posterunkowy F oraz Predator kontra posterunkowy W. Uzyskano dokumentację w postaci notatki urzędowej, protokołu zatrzymania i doprowadzenia do wytrzeźwienia Pana, protokołu użycia policyjnego alkometru, wydruki z komputerowej bazy interwencji zleconych, uwierzytelnione kserokopie notatników służbowych posterunkowych F i W. Zgromadzony materiał Wyraźnie jednoznacznie i bezsprzecznie wskazuje, że w opisanej w skardze pana sytuacji nie doszło do przekroczenia uprawnień przez interweniujących funkcjonariuszy. Których zeznania są szczegółowe, spójne, logiczne, nawzajem się potwierdzają, a samo zatrzymanie i doprowadzenie pana w celu wytrzeźwienia do Pizdowieckich lochów było zasadne, zgodne z procedurami i nie naruszało przepisów prawa, wobec czego żądanie odszkodowania uznaje się również za bezzasadne. Osadzenie do wytrzeźwienia trwało 23 godziny, 52 minuty, a mogło trwać jeszcze 8 minut. Maksymalny bowiem czas takiego zatrzymania osoby do wytrzeźwienia wynosi 24 godziny. W szczególności zaznaczyć należy, że użycie siły fizycznej kajdanek przez funkcjonariuszy miało podstawę wobec agresywnego zachowania pana. I niestosowania się przez niego do poleceń wydawanych przez interweniujących policjantów i również było zasadne. Rozerwanie rękawa w trakcie wywołanej przez pana szarpaniny z funkcjonariuszem policji również nie spełnia cech przestępstwa. Całe zdarzenie było dynamiczne, polegało na łapaniu rękoma, wyrywaniu się, targaniu. Przeprowadzone następnie badanie lekarskie przed osadzeniem do wytrzeźwienia wykluczyło wymienione w skardze naderwanie prawego ucha. Ustalono również, że jeden z interweniujących policjantów, posterunkowy, użył zwrotu nie ze mną te numery Brunner. Ale w świetle obowiązujących zasad współżycia społecznego, języka polskiego, nie jest to wulgaryzm w pospolitym tego słowa znaczeniu, wobec czego uznać należy, że skarga pana jest bezzasadna i postąpić jak na wstępie wskazano, czyli umorzyć z powodu BCP. Predator miętolił kwit i czekał. Pierwszy wyszedł z podobną kopią postarunkowy F. Postarunkowy W miał w drugim wydziale karnym Pizdowieckiego Sądu, mieszczącego się w tym samym budynku co prokuratura, narzeczoną starzystkę. Chciałem pana bardzo przeprosić, ale to nie był mój pomysł z tą skargą, tylko sąsiada prawie emerytowanego policjanta, mówił Cybil, kolebiąc się na boki. Wiem, krótko sporował głiniarz. Od początku było wiadomo, że aspirant sztabowy, to chuj z pierdolony w mundurze i w cywilu. Chciałem panu również podziękować za to, że nie złożyliście na mnie zawiadomienia o groźby karalne. Prokurator mi nadmienił, że nie miałbym szansa. W mojej robocie skazanie za przestępstwo równa się wywaleniu na bruk. Pan domu opuścił głowę i nieśmiało wyciągnął rękę. Nie ma sprawy. Postarunkowy F uścisnął dłoń po męsku i potrząsł łapką niedawnego rywala. A, a pański kolega zaraz zejdzie? Też chciałbym mu podziękować. Pytał z nadzieją w głosie predator. Przez otwarte okno doleciały kobiece śmiechy z sekretariatu drugiego wydziału karnego. Nie sądzę odezwał się F i ruszył do chlewni. Za godzinę zaczynał popołudniówkę. Jeszcze raz dziękuję. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Leciało za idącym gliniarzem. Jasne, kurwa. Zamruczał pies, szukając kluczyków do służbowej szatni. We to, panie komendancie, powiedział Krzysztof lodowatym głosem. Jego ręka mimowoli spoczęła na rękojeści szabli. Ja już wiem o co ci chodzi. Ty chcesz sławy. Myślisz, że jak utrzymasz tę dupę jebaną twierdzę do odsieczy, to okrzyknął cię bohaterem. Myślisz, że dostaniesz polną buławę i będziesz znany jako Zbawca Rzeczy Pospolitej, że będziesz miał starostwa i królewszczyzny, a pies jebał i Rzecz Pospolitą. Nawet zasługi nie potrafiła wypłacić nam na czas, a ty dążysz do sławy i nie zastanawiasz się wcale. Ile to warte? Nie, nie zważasz na to, co się dzieje. Chcesz mnie uspokoić, chcesz, żebym siedział cicho, bo ty musisz zostać Hetmanem i dla ciebie nie liczy się, ilu jeszcze zdechnie z głodu. Ty, tchórzu, ty skórwy synu, krzyczał, recytując z pamięci fragment powieści Jacka Komody pod tytułem Weto, najebany w trzy dupy sierżantkie, kiedy po raz kolejny odrzucony został przez 01 jego wniosek o awans. Tak. Policjanci też czytają książki. Musiałby pan zdobyć. Musiałby pan się zdobyć na jakiś naprawdę heroiczny czyn, żeby dostać awans na starszego sierżanta, zakomunikował mu kilka godzin wcześniej w gabinecie pułkownik komendant, po czym wypierdolił bez skrupułów psa na korytarz. Obrabialiśmy już trzecią flaszkę i dalej nie wiedzieliśmy, co takiego musiałby zrobić gier, żeby awansować. Ponownie schlaliśmy się solidarnie do nieprzytomności. Nie ostatnio też wszystko wkurwiało. Postanowiłem przeczytać dokładnie opowieści z dzikich pól Jacka Komudy. Wykuć na pamięć co lepsze, pasujące do pizdowickiego folwarku, gdzie tam nam do moskiewskiej twierdzy fragmenty i nucić je sobie w robocie pod nosem. Szczególnie w rejonie komendanckich gabinetów.